Fame MMA 4, świeżo po walce, jest z nami Filipek. Witam wszystkich. No i powiedz, jak wrażenia, bo oponent zdecydowanie tutaj większy, tak zastanawiałem się, jak to będzie z zasięgiem, a widzę, że tutaj taktycznie zrobiłeś to, co miałeś zrobić. No wiedziałem, co mam robić, wiedziałem, co umiem i tak dalej. Wiedziałem, że muszę bić na dół i tak dalej, więc i tak dalej. I starałem się tego trzymać. To nie był jakiś mój game plan, tylko bardziej było jakieś podstawowe kombinacje, które ja umiem. Jak takie nastawienie do walki, tak w drodze do klatki, jak idziesz, emocje, co czułeś, czy były takie elementy zawahania, zaskoczenia w trakcie walki? Nie, jak usłyszałem ludzi i tak dalej, którzy krzyczą, spełniłem chyba swoje największe marzenie, wygrałem walkę w MMA, nawet jak to jest freak fight, na Sherdogu będę miał 1-1. Kurczę, no nie wiem co powiedzieć, cieszę się, naprawdę się cieszę. Znaczy wierzyłem w to, że wygram, nie dopuszczałem za bardzo do siebie, znaczy grałem tak, że mówiłem ludziom, że niekoniecznie muszę wygrać, ale jakby nie dopuszczałem do siebie żadnej myśli, że mogę przegrać, bo wiedziałem, że jestem bardziej zaawansowany technicznie od Tomba. Jak zmieniło się twoje życie od czasu takiego ustalenia terminu walki przede wszystkim? Podejście, nastawienie, tak wiadomo, że każdy wieczór to jakieś myśli. Nie mam życia. Do walki nie miałem życia. Ciągle treningi. Budziłem się, żarłem, chodziłem na trening, czasami grałem koncert. No masakra. Chcę odpocząć po prostu teraz. Czyli to był taki główny cel, który przyćmił wszystkie inne aspekty życia? Oj, przerwana walka. Tak. To był mój największy cel. A teraz obecnie co planujesz po walce? Odpoczynek, wyjazd? Teraz jadę na Maltę, lecę z ekipą Quequality, a potem robię muzyczkę. I może, znaczy no, będę sobie teraz chodził przez wakacje na boks, myślę, ale no, 3 razy w tygodniu, nie wiem, 4 kreacyjnie. Troszkę na siłownię wrócę, bo chcę troszkę, spadła mi pompa. No tak, wiadomo, że sporty walki to jednak wyszczuplają czasem, jak jest duża intensywność treningowa. A powiedz, jak twój kontrakt wygląda i czy są jakieś takie zamysły na kolejne walki? Nie, miałem kontrakt tylko na jedną walkę, teraz na pewno chcę odpocząć, a potem jeżeli będą jakieś propozycje, to chętnie bym coś stoczył. Ale to potem, naprawdę, pod koniec roku, może w przyszłym, albo słyszałem, że w grudniu może być gala, albo w styczniu, wtedy byłbym zainteresowany, jeżeli byliby dalej mną zainteresowani. Mhm. Ale już na pewno z kimś na normalnych warunkach wzrostu i wagi, bo już nie chcę się widzieć jak Dawid z Goliatem. No tak, a ty też tak właśnie reprezentujesz się jako osoba taka spokojna, stonowana. Co myślisz o tych właściwie takich zamieszkach, trasztolku takim, który tutaj panuje, taka brudna krew, aż sięga gdzieś tam disów na mamę. Jak ty do tego się odnosisz, bo też robisz muzykę? Znaczy, no ja bym w coś takiego się nie babrał i tak dalej, jeżeli bym miał z kimś beef. No, zauważ, że z Tombem miałem i nie obrażaliśmy swoich rodzicielek. Ale powiem tak, każdy ma swoje życie, ja mu nie będę życia układał i ja też nie jestem żadnym moralizatorem, bo dużo w życiu odjebałem głupot, więc nie mam zamiaru, wiesz, komuś mówić, co może, a co nie. Ja po prostu nie muszę tego lubić. Tak, a komu kibicujesz właściwie teraz, tak jeżeli chodzi o pozostałe walki? Casio Jumbro i Polak Ferrari? Powiem ci tak, lubię wszystkich, ale wydaje mi się, że wygra Casio, Polak i Kubańczyk. Dobra, dzięki. Dziękuję.